bardzo niezwykłą żonę i po prostu ciągle ona nie była dostrzeżona. Na szczęście pani Gruszka Zych jako autorka, będąc z nami zaprzyjaźniona od lat, spostrzegła, że to jest osoba, którą warto przedstawić publiczności, bo jest osobą no, ze wszechmiar szczególną. Ja jako mąż oczywiście mam swoje własne spojrzenie, ale fakt, że moja żona, która jest prawie w moim wieku, a jednocześnie jesteśmy małżeństwem monogamicznym, jak żeśmy się zeszli, to nigdyśmy się nie rozchodzili, a zanim żeśmy się zeszli, nie byliśmy z nikim związani. Więc jesteśmy takim rzadkim przykładem takiego współżycia w obszarze sztuki, gdzie na ogół związki ludzkie bardzo łatwo pękają czy trzeszczą. No więc moja żona jest osobą, no na przykład jest osobą wyrosłą wśród 7 braci i 2 sióstr, więc w ogromnej rodzinie. I ta rodzina cała się jakoś trzymała między przed wojną, kiedy część z nich przyszła na świat, moja żona jest najmłodsza, jest w moim wieku, a po wojnie, kiedy zostali zdegradowani, właściwie pozbawieni wszystkiego. I jednak w tej rodzinie też nie było żadnego rozwodu, nie było żadnych nieślubnych dzieci. Więc jakoś ta tradycja zachowywania pewnej dyscypliny, rygoru, pilnowania się była żywa. I o tym warto może przeczytać, bo to moja żona opowiada. A jednocześnie jest człowiekiem, jest artystką i była w stanie zrezygnować ze swojego niewątpliwego talentu. No, na rzecz spraw rodzinnych, nie zawsze związanych nawet ze mną, ale to też jest jej wielka życiowa decyzja. Natomiast do tej pory jest osobą, która wszystko potrafi, która potrafi wszystko zeperować, która potrafi wszystko wybudować i buduje bez przerwy coś zabawnego. Teraz, kiedy jesteśmy staruszkami, ona wpadła na pomysł, że jak mieliśmy po 8 lat każde, to kto z Państwa nie marzył, mając tych 8 czy 10 lat, żeby mieć domek na drzewie? Wszyscy marzyliśmy o domku na drzewie. I teraz nastało się, że ona zbudowała nam domek na drzewie, także możemy sobie wejść po drabince, usiąść i wypić herbatę wśród gałęzi. No coś rozkosznego. To jest może niepotrzebne do niczego, ale za to budzi dużą radość. I żona umie robić takie rzeczy, które budzą bezinteresowną radość. I to jest jej wielki talent. U artysty grunt zawodowy i grunt prywatny są tak przemieszane, że to jest właściwie to samo. Ja oczywiście dokonałem już jakichś kroków w swoim życiu zawodowym, dość daleko posuniętych do czasu, kiedyśmy się spotkali i właściwie postanowiliśmy się zejść i żyć razem. I to było ogromne dla mnie, ogromnie ważna decyzja. Nie byłem świadom, czy ja jestem w stanie spełnić obowiązki i zobowiązania, które mężczyzna podejmuje, kiedy wchodzi w związek. Ale okazało się to chyba możliwe, skoro tyle lat przetrwaliśmy. I to nie tak łatwo i gładko, bo jesteśmy dość oboje silnymi osobowościami i bardzo często zderzamy się w różnych sprawach. Ale było nad tym wszystkim takie ogromne pragnienie, żeby nie naruszyć tego, co najlepsze, co święte, co ważne i dobre. A poza tym rzeczywiście ważne. Zdaje się, oboje mamy spore poczucie humoru. Więc zawsze, jak zaczynamy się kłócić, to nas to śmieszy. I zwykle, właściwie każda sprzeczka kończy się wybuchem śmiechu. I to bardzo wszystkim Państwu polecam. Śmiech jest naprawdę ogromnym lekarstwem na nasze kłopoty, kompleksy, zacięcia. Jak obśmiejemy sami siebie, jak zobaczymy siebie w lustrze, gestykulującego, mówiącego podniesionym głosem, to od razu wybuchamy śmiechem i to wszystko zostaje skasowane. Nie występujemy jako przykład do naśladowania, ale przedstawiamy różne nasze problemy, a nawet nasze rozwiązania, które mogą się komuś przydać. A ja nie mam jakby nic do ukrycia. Uważam, że to jest jedna z zasad, że w życiu trzeba być na pewien sposób przezroczystym, czy jak teraz się ładnie mówi, transparentnym, żeby był latynizm użyty. To znaczy, nie należy mieć rzeczy wstydliwych. Jak się ma rzeczy wstydliwe, to należy je wyznać publicznie i się poprawić po prostu. A takie chowanie pod dywan jest tchórzostwem i tego nie należy robić.